Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia: Krystian Stolarz, dla ciebie zabije. Czyta Michał Klawiter. Przedmowa. Drogi czytelniku, Dla ciebie zabije jest moją trzecią książką i, tak jak w przypadku pozostałych, stanowi w pewnym sensie ucieczkę od trudu służby, ale i zła całego świata. Gdy zaczynałem ją pisać, Polskę obiegła makabryczna wiadomość o brutalnym gwałcie dokonanym na młodej dziewczynie z Białorusi, która w wyniku tego bestialskiego aktu zmarła. Bestia, zwyrodnialec, wynaturzeniec. Trudno sprawcę tego czynu nazywać człowiekiem, ale żadne słowo, nawet to najbrzydsze, nie ukoi pękniętego serca matki, córki, ojca, męża, syna czy samej ofiary. Podczas służby na własne oczy widziałem krzywdę kobiet, i do dziś spojrzenia pełne smutku i żalu nawiedzają mnie w snach. Właśnie dlatego powstała ta książka. Choć, aby ją napisać, musiałem w swojej duszy otworzyć drzwi, które już na wieki miały pozostać zamknięte. Nie potrafię przejść obojętnie obok krzywdy kobiety, dlatego część pieniędzy ze sprzedaży tej książki przekażę na fundację Feminoteka. Pomagającą osobom z doświadczeniem przemocy, zwłaszcza seksualnej. Jeśli jesteś w bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia, zadzwoń pod numery 997 lub 112. Fundacja Feminoteka prowadzi także telefon wsparcia. Jego numer to 888 88 33 88, Prolog. Czy rozumiesz swój błąd? Gruby, teatralny głos rozniósł się po pustym pomieszczeniu. Nienaganna dykcja, jakby zdanie to wypowiedział sam profesor Jerzy Bralczyk, mroziła krew w żyłach, ale mężczyzna usłyszał jedynie jego połowę. Zmusił się, aby jeszcze raz podnieść głowę w stronę rozmówcy. Nawet jeśli czekała go śmierć, chciał odejść z tego świata z godnością. Kogo on oszukiwał? Od kilku godzin wisiał przywiązany za ręce do haka zamontowanego w suficie, zapewne na takie właśnie okazje. Był nagi, zakrwawiony i został wielokrotnie zgwałcony nogą od stołu, który teraz leżał w pomieszczeniu rozwalony na drobne kawałki. Nie, w tej sytuacji trudno byłoby mówić o godności. Czy rozumiesz swój błąd? Starszy mężczyzna powtórzył pytanie z taką samą starannością. Każde słowo, ba, każda głoska została wypowiedziana dokładnie tak samo jak przed chwilą czysta perfekcja. Oprawca zbliżył się do niego na pół metra. To nie było roztropne. Teraz mógł go sięgnąć chociażby nogami, znokautować, jakimś cudem zabrać nóż, który schował w lewej kieszeni i się uwolnić. Mógłby, gdyby nie to, że oprawców było więcej, chociaż pozostali byli zwykłymi pionkami. Ślepo wykonywali rozkazy, chociaż miał wrażenie, że temu najmłodszemu brutalny gwałt na dorosłym mężczyźnie za pomocą nogi od stołu sprawiał niewyobrażalną przyjemność. Zwyrol, pomyślał. Tylko czy on też nie był zwyrolem? pozbawioną ludzkich odruchów, bestią, która w celu zaspokojenia swoich chorych rząd krzywdziła wszystkich dookoła. Już nie chciał wspominać o żonie i córeczce, ale co z tymi wszystkimi dziećmi, które wykorzystał seksualnie? Za każdym razem wmawiał sobie, że one też tego chcą, też mają potrzeby, których inni nie rozumieją. Bzdura, tak było mu po prostu łatwiej. Dlatego nie wściekał się. Zasłużył na to wszystko. Zasłużył na bicie po całym ciele, na cięcie nożem w taki sposób, aby cierpiał, ale się nie wykrwawił. Zasłużył na brutalny gwałt. Czy zasłużył na śmierć? Zdecydowanie tak. Był śmieciem i już od dawna nie potrafił spojrzeć w lustro. Był tylko jeden problem: jego rodzina była niewinna. O niczym nie miała pojęcia i z pewnością nie zasługiwała na śmierć. Dlatego wiedział, że nie może umrzeć jeszcze nie. Najpierw musi zadbać, aby ten pierdolony starzec nie zrobił jej krzywdy. Wiedział więc, że zgodzi się na wszystko, co mu dzisiaj zaproponują, a raczej rozkażą. Chyba nie rozumiesz swojego położenia. Znów miał podziwiać nienaganną dykcję lektora. Pozwól, że ci wytłumaczę. Rozdział pierwszy. Biegł od godziny. Goniło go dwóch rosłych mężczyzn w ciemnych garniturach. Wiedział, że po niego przyjdą, przecież robił wszystko, żeby tak właśnie było. Ale teraz nie był na to gotowy. Miał jeszcze kilka spraw do załatwienia, dlatego postanowił uciekać. Nie był w najlepszej formie. Biegło mu się ciężko i mimo wszystko powolnie. Miał nawet wrażenie, że mężczyźni z tyłu celowo nie przyspieszają. Bawią się z nim, próbują zamęczyć i ośmieszyć jednocześnie. To koniec, pomyślał. Choć nie był jakoś bezgranicznie zmęczony. Po prostu dzisiaj ciało go nie słuchało. Nogi nie chciały biec, a ręce bronić. Poddaję się. Wysapał, odwracając się do mężczyzn, po czym teatralnie wysunął ręce do przodu. Barczyński, jesteś zatrzymany, powiedział jeden z nich, po czym wyciągnął z zapaska kajdanki. Marek zamknął oczy i po raz ostatni pomyślał o Ameli i Róży. Zawiódł je, zniszczył im życie i niestety nie mógł już tego cofnąć. Wtedy po okolicy rozniósł się huk wystrzału, a po nim jeszcze jeden. Marek otworzył oczy i zdążył zauważyć, jak ciała funkcjonariuszy z BSW upadają na ziemię. To działo się na tyle wolno, że zanim upadły, zdołał jeszcze dostrzec twarz strzelca. To był pisarz. Stał w oddali, skryty w mroku, ale Marek dostrzegł na jego twarzy uśmiech. Co ty narobiłeś? Zapytał, lecz pisarz nie miał prawa go usłyszeć, bo zniknął w ciemnościach. Nagle Barczyński usłyszał za plecami jakiś rumor. Odwrócił się i zaskoczony stwierdził, że w oddali coś się pali. Po chwili zrozumiał, że ogień żarliwie pochłania czyjś dom. Zaczął biec w jego stronę tak szybko, jakby odzyskał wszystkie siły. Kolejne metry pokonywał nad wyraz sprawniej, po chwili. Stał przed płonącym budynkiem, zastanawiając się, czy ktoś jest w środku. Próbował wychwycić jakieś hałasy, może krzyki z rozpaczonych domowników, ale wokół panowała cisza. Nawet odgłosy pożaru nie przebijały się do jego uszu. Jeszcze raz spojrzał w stronę domu i nagle na jego fasadzie dostrzegł nietknięty przez ogień napis kołeckiego 20. co jest? Pomyślał, ale nie zdążył zareagować. W okamgnieniu znalazł się na cmentarzu, przed grobem bogumiły Kraszyckiej, stał lektor. Był smutny, może nawet płakał. Po chwili spojrzał na Marka wzrokiem, którym tylko on mógł spojrzeć i powiedział: Zabiłeś mi syna, którego nigdy nie miałem. Teraz twój świat zapłonie. Marek krzyknął z przerażenia i obudził się cały zlany potem. Czekała go kolejna nieprzespana noc. Rozdział drugi. Dziś znów był niewyspany. Praktycznie co noc nawiedzał go koszmar z lektorem w roli głównej. Zasadniczo był podobny do poprzednich, choć czasami różnił się szczegółami. Zawsze uciekał przed organami ścigania. Czasami była to policja, a czasami właśnie BSW. Zawsze pisarz zabijał funkcjonariuszy, ale czasami używał do tego noża. Zawsze palił się dom na Kołeckiego 20, ale niekiedy ogień trawił jedynie sam napis na fasadzie. Natomiast jeden element był niezmienny. Za każdym razem lektor siedział przed grobem Bogumiły Kraszyckiej – i wypowiadał dokładnie tę samą kwestię. Zabiłeś mi syna, którego nigdy nie miałem, teraz twój świat zapłonie. Długo zastanawiał się nad tym zdaniem. Czyżby Alfa, którego zabił, był synem lektora? Czy tylko chodziło mu o to, że był mu bliski? Ostatecznie Edmund Lektoryński nie odezwał się do niego. Nie wysłał też swoich żołnierzy ani nawet nie zadzwonił. Jakby zwyczajnie dał sobie spokój. Dlatego po kilku tygodniach Marek przestał o tym myśleć i skupił się na byciu szczęśliwym mężem i ojcem. Zresztą czemu miałoby być inaczej? Od kilku miesięcy nikt nie wydzwaniał do niego po nocach. Kładąc się do łóżka, nie myślał o pracy. Nie musiał planować swoich działań, aby jego skuteczność i nieszablonowość zadowoliły przełożonych. Pracował w fabryce osiem godzin dziennie niczym robot półautomatyczny. Jako pakowacz mrożonego mięsa. Prosta czynność niewymagająca ambicji czy polotu. Stał przed swoim stanowiskiem i pakował. Czasami, gdy maszyna się zepsuła, to tylko stał i wpatrywał się w niewidzialny punkt, znajdujący się gdzieś na ścianie. Zero myśli, zero emocji, zero krzyków. Nawet jeśli jego szef podniósłby na niego głos, on i tak nic by nie zrozumiał. Nigdy nie zdołał nauczyć się niemieckiego. Już w szkole uważał się za głębokiego patriotę, który całe życie spędzi w Polsce. Uśmiechnął się na tę myśl. Teraz pracował w Niemczech jak tysiące innych Polaków. I było mu z tym zaskakująco dobrze. Coś jednak nie dawało mu spokoju. Od trzech miesięcy jakieś ziarenko kiełkowało w jego głowie, napinało całe ciało i dzień po dniu pokrywało je trującym bluszczem. Na co dzień umiał z tym walczyć. Wystarczyło, że spojrzał na uśmiechniętą córeczkę, by zapomnieć o tym mroku. Po chorobie nie było już śladu, choć rak zatruł nie tylko jego róże, ale i całą rodzinę. Wszyscy odczuli skutki choroby. Amelia była bliska załamania nerwowego. Róża kilka razy straciła chęć do życia i musieli korzystać z pomocy psychologa dziecięcego, a on, aby zdobyć niezbędne na kurację pieniądze, Zeszmacił się i zdradził swoje najwyższe wartości. Był policjantem Wydziału Kryminalnego, a sprzedał się bandytom, by uratować córkę. Przekroczył niewidoczną granicę, która przez wiele lat pozwalała mu tytułować się stróżem prawa. Czy żałował swoich decyzji? Nie, bo dzięki nim nadal co wieczór mógł całować córkę na dobranoc. Pogodził się z tym. Nie było już powrotu. Już nigdy nie nazwie się policjantem. Choć oficjalnie przeszedł na emeryturę, to nie zasłużył na comiesięczną wypłatę od państwa. Dlatego wpływ na konto za każdym razem powodował u niego nerwowe ukłucie w okolicy klatki piersiowej. Mógłby z niego zrezygnować, ale nie stać go było na to. Wprawdzie dopiero teraz po tylu latach służby w policji, w obcym państwie zrozumiał, co znaczy godnie zarabiać. I nie narzekał na finanse, lecz miał zobowiązania. Brat wziął na siebie całą winę Marka, przez co dostał trzy miesiące tymczasowego aresztu, które na szczęście już mijały. Dlatego Barczyński wspólnie z żoną podjął decyzję, że dopóki Michał nie stanie na nogi, będzie mu przelewał swoją emeryturę. Brat z pewnością nie będzie chciał korzystać z tych pieniędzy, ale w tej sprawie nie będzie miał nic do gadania. Decyzja zapadła. Kiedy teraz co jakiś czas w jego głowie pojawia się pytanie: Czy jesteś szczęśliwy? Odpowiedź zawsze brzmi tak samo. Zdecydowanie jesteśmy. Tak, jego rodzina znów zaznała radości. Wczoraj wybrali się do małego miasteczka, do którego przyjechał obwoźny cyrk. Choć przedstawienie było w obcym dla nich języku, to i tak świetnie się bawili. Organizatorzy chyba zdawali sobie sprawę, że w tym rejonie przebywa sporo zagranicznej i przede wszystkim taniej siły roboczej, dlatego postawili na śmieszne gesty i przedstawienia, a nie dialogi. Po wszystkim całą trójką poszli na obiecane lody i karuzele. Marek stale obserwował Amelię i Róże. Uśmiech nie schodził im z twarzy, co w efekcie powodowało uśmiech u niego. Ciężko zapracował na to szczęście które w końcu nadeszło. Po dniu pełnym wrażeń Róża zasnęła już w drodze powrotnej. Marek i Amelia spojrzeli po sobie wymownie i aby ich córka już się dzisiaj nie obudziła, zgodnie zadecydowali, że kąpiel przełożą na jutro. Kochali się namiętnie północy, a żar między nimi, który jeszcze do niedawna ledwo co się tlił, Teraz wrócił ze zdwojoną mocą i zamienił się w płomień, które ugaszały jedynie liczne orgazmy. Po wszystkim Amelia zasypiała wykończona, a Marek zatapiał się w odmętach swojej duszy, zniszczonej i pochłoniętej mrokiem. Nie było dnia, w którym nie żałował swojej zdrady. Zdradził wiele wartości i osób, ale przede wszystkim. Nie potrafił wybaczyć sobie seksu z tanią. Zrobił wiele złych rzeczy, lecz w przeciwieństwie do zdrady żony, pozostałe mógł jakoś sobie wytłumaczyć, chociażby pragnieniem uratowania córce życia. Seks z Ukrainką nie przyczynił się do niczego. Zaspokoił tylko pragnienia pobudzone przez narkotyki. Ale tak chyba było najłatwiej: zrzucić całe zło na działanie narkotyku. Które odebrał mu trzeźwą ocenę sytuacji i rozsądek, choć dał w zamian moc i pobudzenie, niezbędne w tamtych trudnych chwilach. Dlatego teraz oczywiście już nie ćpał, chociaż uważał, że wtedy nie miał wyjścia. Był w trasie od ponad dwóch godzin, czyli nie jechał długo, ale dzisiaj ciężko było mu usiedzieć za kierownicą. Miał wrażenie, że skórzany fotel sportowego Audi, które pozwolił sobie kupić jeszcze za pieniądze tego nieszczęsnego Alfy, parzył go ogniem piekielnym. Albo ten luksusowy samochód był wyjątkowo niewygodny, albo jego stare kości nie były przyzwyczajone do foteli tej marki, albo, co było najbardziej prawdopodobną przyczyną, właśnie tak wpływało na niego wspomnienie o Alfie. Robił wszystko, aby o nim zapomnieć. Ale czy to w ogóle było możliwe? Nie przewidział, że to sportowe auto z namiastki luksusu oferującej odrobinę komfortu i wyciszenia, zmieni się w cierni w stropie, który przy każdym ruchu przypominał o swojej obecności. Poza tym róża wyzdrowiała wyłącznie dzięki pieniądzom Alfy. Dopóki więc będzie żyła, dopóty on będzie pamiętał o Damianie Kraszyckim. Pogodził się nawet z tym, że gdy będzie umierał, ostatnia twarz, jaką zobaczy, będzie należała do niego. Choć przecież to nie Marek go zabił. Tak, znał plan i zgodził się na niego, ale to nie on nacisnął spust, tylko pisarz. Nagle poczuł ciepło rozlewające się na lewym policzku, skroni i czole. Identyczne uczucie towarzyszyło mu, gdy krew alfy trysnęła na jego twarz. Pamiętał tę sytuację jak przez mgłę. Później dom na Kołeckiego 20 spłonął. To akurat pamiętał doskonale. Wpatrywał się w ogień i czuł oczyszczenie. Płomienie pochłaniały jego złe decyzje, zdradę, narkotyki, udział w przestępstwach i wreszcie alfę. Uosobienie zła i jego problemów. Poczuł ogromną potrzebę, aby się zatrzymać i wysiąść z samochodu chociażby na chwilę. Tylko, że nie mógł tego zrobić. Za godzinę jego brat wyjdzie na wolność, a on musiał przy nim być. Spodziewał się, że te trzy miesiące nie były dla niego najłatwiejsze. Dlatego pierwsze, co zrobi, to zaprosi go na zimne piwo i pieczoną golonkę, którą Michał tak uwielbiał. Nawigacja pokazywała mu jeszcze 45 minut drogi. A więc miał zapas. Mimo to zacisnął ręce na kierownicy, pogłośnił radio i przyspieszył. Rozdział trzeci. Któryś ze współwięźniów poruszył się nieznacznie. Michał Barczyński zastygł w bezruchu, skierował wzrok na kosę i odetchnął z ulgą. Jeden z jego katów, chrapnął nieznacznie, podrapał się po pośladku i odwrócił do ściany. Jeszcze tylko kilka godzin, powtarzał sobie w myślach. Może nie zdążą się obudzić. Wpatrywał się w drzwi celi, pragnął usłyszeć kroki, a później twardy, szorstki głos strażnika więziennego, który wypowie jego nazwisko, po czym doda oschle. Wychodzisz. To słowo śniło mu się od kiedy tu trafił, ale ostatnie wydarzenia wzmogły pragnienie wolności. Od pierwszych dni nie miał lekko, chociaż posłuchał się marka i wziął ze sobą na cele białko. Według brata właśnie dzięki temu miało być znacznie łatwiej. Nie był znęcaczem, sześćdziesioną czy pedofilem. Dlatego brat zapewniał go, że nikt nie będzie chciał mu zrobić krzywdy. Szkoda, że jego słowa nie miały pokrycia w rzeczywistości. Już pierwszej nocy współwięźniowie skopali go, gdy tylko zasnął. Wtedy stracił pierwszy ząb, miał pierwsze złamanie nosa i kości policzkowej. Oczywiście skutecznie zagrozili mu, że jeśli powie o tym komukolwiek, to do rękoczynów dojdzie też gwałt. Znów słowa bez pokrycia. Nie powiedział o niczym nawet prawnikowi, ale tydzień później kosa zgwałcił go po raz pierwszy. Oczywiście próbował walczyć, szarpał się i kopał, ale wystarczyło jedno skinienie kosy, aby warchlak i dynia zerwali się z łóżek i przytrzymali go siłą. Od tamtej pory gwałt był częstszy niż wizyty prawnika. I nie, nie zdołał się do tego przyzwyczaić. Sam nie wiedział, co było większe ból. Wstyd czy nienawiść do siebie i swojego ciała? To co? Lodzik na pożegnanie? Twardy, obślizgły głos rozbrzmiał w celi. Michał nawet nie zauważył, kiedy jego współwięźniowie się obudzili. Dynia, warchlak i kosa stali teraz nad nim ze wzrokiem wygłodniałych chien. Cena wolności właśnie wzrosła. I pomyśleć, że to wszystko przez tego pieprzonego drabinę. Rozdział czwarty. No nie wierzę, krzyknął Marek i uderzył ręką w kierownicę. Banda nieudaczników syknął pod nosem i wysiadł z samochodu. Wszystko w porządku? Zapytał, siląc się na spokój, choć miał ochotę krzyczeć z całych sił, przepchnąć auta na bok i ruszyć w drogę po brata. Uspokoiły go, a raczej stłumiły jego emocje, wzrok oszołomionej dziewczyny z szerokim rozcięciem na łuku brwiowym i stróżka krwi na twarzy. Obudził się w nim instynkt psa. Kobieta przecież nie zrobiła tego celowo. Próbowała ominąć sporych rozmiarów dziurę w drodze, tylko że nie zauważyła nadjeżdżającego z naprzeciwka dziadka, który z powodu wieku oczywiście też jej nie dostrzegł. Teraz należało im pomóc. Był bezpośrednim i na razie jedynym świadkiem zdarzenia. Otworzył drzwi niebieskiej skody i zapytał kobietę, czy wszystko z nią w porządku. Spojrzała na niego wzrokiem cielaka, który właśnie utknął na bagnach, po czym podjęła próbę wyjścia z pojazdu. Marek pomógł jej, a następnie wyłączył silnik auta i wyciągnął kluczyki. Kobieta usiadła na poboczu, choć nadal była wyraźnie oszołomiona. Marek spojrzał w stronę wysłużonego seata i bizy, z którego wysiadał starszy pan. Mężczyzna był niski, wychudzony i przygarbiony. Ale jego ruchy były na tyle żwawe, że Marek postanowił mu nie pomagać. Boli coś pana? zapytał, zerkając na zegarek. Zapas czasu, który pozostał do wyjścia Michała na wolność, stopniał o pięć minut. Ze mną wszystko dobrze odpowiedział chrypliwym głosem dziadek. Za komuny nie takie rzeczy się przeżyło. Dodał z dziarskim uśmiechem, po czym podszedł do dziewczyny siedzącej na trawie, przyklęknął przy niej i zapytał. Wszystko dobrze, moje dziecko? Kobieta skinęła głową nieśmiało. Chciała wstać, ale syknęła z bólu i spojrzała na swoją prawą rękę. Chyba złamana, stwierdziła ze wschodnim akcentem. Marek po tylu latach służby nie miał wątpliwości, że pochodzi z Ukrainy. Pięknie, kurwa, pomyślał. Doskonale wiedział, co się z tym wiąże. Jeżeli podczas zdarzenia drogowego uczestnik ruchu dozna obrażeń ciała, kwalifikowanych jako trwające powyżej dni siedmiu, jakim niewątpliwie było złamanie jakiejkolwiek kończyny, zdarzenie to należy zakwalifikować jako wypadek drogowy, co natychmiast łączyło się z szeregiem policyjnych czynności. A ponieważ Marek równie świetnie znał realia, Wiedział, że obrobienie takiego zdarzenia zajmie policji co najmniej dwie godziny. Co najmniej, bo mogą się one rozciągnąć nawet do czterech. I to nie za sprawą mozolnie pracujących funkcjonariuszy, bo ci akurat potrafią wypełnić niezbędne protokoły w ciągu 40 minut. Problem dotyczył oczywiście obrażeń ciała, które muszą być ustalone, aby móc zakwalifikować zdarzenie. A lekarze. Nie zawsze współpracowali z policją. Choć Marek nigdy nie poznał prawdziwego powodu ich niechęci, medycy często zwlekali z wykonaniem czynności, przez co funkcjonariusze musieli czekać w szpitalu nawet po kilka godzin. Oczywiście lekarze tłumaczyli się dużą liczbą zdarzeń i brakami kadrowymi, ale Marek sam kiedyś widział, jak jeden grał w grę wideo, zamiast udzielić pomocy policjantom. I oczywiście poszkodowanemu. Dzwonić po policję i karetkę? zapytał naiwnie, bo doskonale znał odpowiedź. Dziadek spojrzał na niego kpiąco. A jak inaczej wyobrażasz to sobie, synu? Synu, córko. Dlaczego starsi ludzie mają tendencję do zwracania się do młodszych osób, jakby całe dzieciństwo opiekowali się nimi, wycierali nos i zmieniali pieluchy? Marek westchnął i wyciągnął z kieszeni telefon. Wystukał na klawiaturze numer alarmowy, przyłożył aparat do ucha i jeszcze raz spojrzał na złączone w metalowym uścisku samochody. Pokręcił głową i przeklął siarczyście. Nie było innej drogi objazdowej, a za jego Audi już zdążył ustawić się sznur niecierpliwych kierowców. Słucham? Usłyszał głos w telefonie. Z oburzenia dyspozytorki wywnioskował, że musiała usłyszeć jego niezadowolenie, które pozwolił sobie wyrazić w sposób dość wulgarny. Chciałem zgłosić zdarzenie drogowe. Po wypowiedzeniu tych słów, Marek jakby się przełączył. Działał jak automat, chłodno relacjonując fakty i podając szczegółowe informacje na temat miejsca zdarzenia i potencjalnych obrażeń jego uczestników. Nawet nie skupiał się na wypowiadanych słowach. Same opuszczały jego usta. On zaś wpatrywał się w rozbite samochody i zastanawiał, w jaki sposób dotrze do brata. Zapas czasowy stopniał do pięciu minut. Kogo oszukiwał? Przecież przy wypadku drogowym nie można przestawiać aut biorących w nim udział aż do momentu, gdy policja nie wykona stosownych oględzin pojazdów i miejsca. Był w czarnej dupie. Właśnie, wpadł na pewien pomysł. Po zakończeniu rozmowy z dyspozytorką, wybrał kolejny numer i czekał na połączenie. Po trzech sygnałach odebrała jedyna nadzieja na uratowanie sytuacji. Czarny? Marek zapomniał o konwenansach. Zresztą jego były partner służbowy chyba i tak miał je gdzieś. No proszę, całkiem mi się odkleiło, że słyszę w słuchawce pewnego starego chuja, który postanowił zapomnieć o swoim partnerze. Kurwa, krzychu, nie teraz. Jutro zaproszę cię na piwo i sobie popłaczesz. Sprawę mam. Wal. Taki był właśnie czarny. Mógł nie odzywać się do niego przez trzy miesiące, ale gdy dzwonił z prośbą, on zawsze był gotowy pomóc. Mój braciak dzisiaj wychodzi. Jadę po niego, ale utknąłem na jakimś pieprzonym wypadku. Już się nie wyrobię. Podskoczysz po niego? Jasne, ale będę dostępny dopiero za godzinę. W terenie jestem. Stary, to pilne. Za godzinę będzie za późno. Rozumiem cię, ale jesteśmy poza miastem. Już będziemy wracać, ale godzina drogi to minimum. Niedobrze pomyślał. Tylko Czarnego mógł poprosić o taką przysługę. Inni z wydziału odpadali, nawet Rzyczyński. Koniec końców w ich oczach jego brat był poważnym przestępcą i odbieranie go spod aresztu było co najmniej krzywe. W głowie pośpiesznie szukał kogoś, kto mógłby mu pomóc. Automatycznie przed jego oczami pojawiła się twarz Edmunda Lektoryńskiego. Tak, jeszcze trzy miesiące temu lektor z pewnością by mu pomógł. Dziś Barczyński modlił się aby nigdy więcej go nie spotkać. Rozdział 5. Przed ramieniem otarł łzy i krew. Dziś nie bili mocno. Chyba obawiali się reakcji strażnika, który miał przyjść lada moment. Chociaż teraz to było mu wszystko jedno. Strażnik znów się spóźnił, znów nie przyszedł na czas. A może robił to celowo? Jak to możliwe, że bito go i gwałcono prawie codziennie, a strażnicy tego nie zauważali? Jasne pytali się co tym razem zrobił sobie w twarz, ale Michał był pewny, że celowo sugerowali mu odpowiedź. Nie chcieli, aby szambo wylało, a on bał się konsekwencji. Tylko co może być gorszego od tego? Kosa i jego popychadła zapewniali go, że mają jeszcze kilka grubych akcji w swoim repertuarze. Wtedy po raz pierwszy zobaczył u jego oprawcy ostre narzędzie. Nie zdążył przyjrzeć się mu i nie bardzo wiedział, czy to był zwykły nóż, czy jednak wmontowana w szczoteczkę do zębów żyletka. Nieważne, był przekonany, że to małe coś mogło odebrać mu życie, a on nie był na to gotowy. Jeszcze nie. Na wolności miał coś do zrobienia. Marzył o tym przez trzy miesiące. Z zamyślenia wyrwały go odgłosy kroków, potem nastąpiło stuknięcie w metalowe drzwi i szczęknięcie zamka. Barczyński, wychodzisz! Rozdział szósty. Wreszcie ruszył dalej. Musiał przyznać, że dzisiaj policja i szpital wyjątkowo dobrze ze sobą współpracowały. Incydent z wypadkiem samochodowym zabrał mu 45 minut, choć mógł nawet kilka godzin. Już był spóźniony, ale nie panikował. Michał był na wolności raptem od kilku czy kilkunastu minut, a jeśli uwzględni się mozolność polskich służb mundurowych, to istniała możliwość, że jeszcze wcale nie opuścił aresztu. W sumie, Marek nie wiedział, jak wyglądały wyjścia z takiego aresztu. W swojej karierze zamknął setki przestępców i procedury przyjęcia na areszt znał na pamięć, ale wyjścia? Tak naprawdę nigdy się tym nie interesował, no bo i po co? Po piętnastu minutach był już na miejscu. Spodziewał się czekającego na chodniku brata, ale nikogo nie zastał. Zrobiło mu się smutno. Stęsknił się za Michałem, a myśl, że za chwilę go ujrzy i uściska go wzruszyła Otarł pojedynczą łzę i wysiadł z samochodu Chciał pokazać się bratu, bo ten przecież nie miał prawa rozpoznać jego nowego auta Zwłaszcza, że było na niemieckich tablicach rejestracyjnych Wyciągnął telefon i napisał do Amelii krótki SMS z wiadomością, że bezpiecznie dojechał w końcu tak się właśnie umówili. Minęło piętnaście minut, a po Michale nie było nawet śladu. Może poszedł do pierwszej, lepszej restauracji lub sklepu, aby podładować telefon? A może złapał autobus i wrócił do swojego mieszkania? Tylko, że to nie było w jego stylu. Marek nie mógł go odwiedzać, ale prawnik już tak. Dokładnie omówili wyjście brata. Miał czekać przy bramie i nigdzie nie iść. Poczuł na plecach nieprzyjemny dreszcz i zimny pot. Nagle serce zaczęło mu walić tak mocno, jakby chciało wyskoczyć z klatki piersiowej. Stres, kiedyś tak częsty, wręcz niezbędny w jego pracy, dziś był czymś zapomnianym. Przez trzy miesiące jego życie było sielanką. Zdrowa córeczka, szczęśliwa żona i tyle pieniędzy, żeby starczyło i na rozrywki. Nagle wielka, stalowa brama aresztu zaczęła się otwierać. Czyżby Michał dopiero wychodził? Marek podszedł bliżej i zaczął wypatrywać brata. Niepotrzebnie ogrodzenie opuszczał umundurowany patrol, który zapewne przywiózł kolejną poszukiwaną osobę. Marek spojrzał w głąb aresztu, a wtedy jeden ze strażników machnął na powitanie w jego stronę ręką. Wyczuł swoją szansę. Podbiegł bliżej i, mimo że nie rozpoznał strażnika, krzyknął tylko Siema, wiedząc, że nie może tam wejść. Mężczyzna uśmiechnął się do niego, jakby byli najszczerszymi przyjaciółmi. Za ile wyjdzie Barczyński? Zapytał Marek, pomijając konwenanse. Strażnik stanął jak wryty i spojrzał do góry. Zacięty wyraz twarzy świadczył o skomplikowanych procesach myślowych. Twój brachol? Upewnił się po chwili. Piorunujące spojrzenie, Marka, było wystarczającą odpowiedzią. Puściliśmy go jakieś czterdzieści minut temu. Rozdział siódmy. Nerwowo rzucił telefonem na fotel samochodu. Po raz kolejny, automatyczna sekretarka poinformowała go, że abonent, a raczej abonenci są poza zasięgiem sieci. I Michał, i Amelia postanowili nie odbierać od niego telefonów, jakby zmówili się i szykowali powitalną imprezę niespodziankę. Tylko dla kogo miała być ta impreza i przede wszystkim gdzie? Zacisnął dłonie na kierownicy, zamknął oczy i zaczął głęboko oddychać. Musiał uspokoić głowę, zastanowić się i zamorsować. Sam nie wiedział, skąd pojawiła się w nim ta myśl. Odkąd wyjechał do Niemiec, nie robił tego w ogóle. Nie miał gdzie, a może już nie potrzebował. Przecież jego życie było sielanką. Głośne burczenie, które rozniosło się po wnętrzu samochodu, przerwało jego proces uspokajania się. No tak. Dochodziła dwunasta, a on był tylko o jednym bananie. Może niepotrzebnie panikował? Michał pewnie przez trzy miesiące marzył o dobrym posiłku i zimnym piwie i na bank siedzi teraz w cieple i delektuje się każdym kęsem. On też tak zrobi. A że w końcu nie musiał ciąć kosztów, pozwoli sobie na burgera szefa z podwójnym kotletem. O tak. Wołowina w połączeniu z frytkami i zimnym piwem. Na pewno zrobi mu dobrze. Przecież kierujesz odezwał się nieznajomy głos w głowie. Marek parsknął śmiechem i szybko skwitował, że robił już znacznie gorsze rzeczy. Rozdział ósmy: Przez cmentarz idą kanibal i nekrofil. Wiecie, wszędzie panuje ciemność, nagrobki i ciężka atmosfera. Jeden bardziej obsrany od drugiego. Nagle potykają się o trupa. Nekrofil stanął nad ciałem, spojrzał na kanibala i zapytał Będziesz to jadł, czy wypierdolić? Tuż po wypowiedzeniu ostatniego słowa czarny roześmiał się w głos. Ja jebie! powiedział z zażenowaniem Jakub Rzyczyński, uderzając się przy tym teatralnie otwartą dłonią w czoło. W tym sęk, Kubuś, że nie jebiesz. Czuć od ciebie spermą na kilometr. Może gdybyś zwalił konia albo zapoznał jakąś panią Rzyczyńską, miałbyś większe poczucie humoru. Szeroki uśmiech na twarzy czarnego oznaczał, że był wyjątkowo dumny ze swojej riposty. A może potrzebujesz pana Rzyczyńskiego? Puścił mu oko. Skończcie pierdolić, przerwał im aspirant sztabowy Kamil Kaniecki. Gościu wam spierdolił przez okno, a wy sobie kawały opowiadacie? Był wściekły na bandę gówniarzy, z jakimi przyszło mu pracować. Jego wydział ostatnio przeszedł sporo zmian, w tym dwukrotną rotację na fotelu naczelnika, odejście Barczyńskiego, samobój tego pedzia kruśki, no i chorobowe mączyńskiego. Tak naprawdę z watachy starych psów został tylko on, i szczerze mówiąc, miał już tego serdecznie dość. Już mu się nawet odechciało wszelkich awansów. Jego czas w służbie dobiegał końca i zaczął się z tym godzić. A ty na urlopie byłeś? odgryzł mu się czarny. Tak, zbagatelizowali sprawę. W końcu jechali po drobnego złodziejaszka, który ostatnio brudził im w statystykach. Jeśli dobrze obstawili, to Jacek Drak włamał im się łącznie do ponad dwudziestu działek. Okazało się, że mieszka w innym powiecie, natomiast bardzo upodobał sobie ich miasto i co najmniej dwa razy w tygodniu wpadał na gościnne występy z dezelowaną skodziną, w której za każdym razem montował inne, oczywiście kradzione wcześniej tablice rejestracyjne. Na szczęście czarny miał jeszcze kolegów z innych jednostek, albo przynajmniej znajome twarze, jak się mawiało w ich środowisku. Rozesłał więc zdjęcie z monitoringu, na którym udało się zarejestrować ów pojazd, a kryminalny z ościennej jednostki szybko wskazał na gruchota należącego właśnie do Darka. Przez telefon zapewniał, że to zwykły chlor, któremu łatwo jest przyklepać wszystko. Ta, pomyślał czarny. Szkoda, że krzywy nie wspomniał o zamiłowaniu draka do okien bo wyskoczył przez nie niczym spłoszona gazela, a oni, kompletnie nieprzygotowani na taki obrót spraw i zaskoczeni jego sprawnością, po prostu przyglądali się, jak znika w oddali. Rzyczyński nawet rzucił się w pogoń za nim, ale jego zapędy szybko zgasił pies draka, który wybiegł z podwórka i zatrzymał policjanta. Na szczęście nie zdążył go ugryźć. Jakub w porę wyciągnął gaz obezwładniający i odstraszył zwierzaka. Teraz Rzyczyński, Czarny i Kaniecki siedzieli u krzywego w pokoju i zastanawiali się, gdzie najszybciej dorwą tego jakże niesprawnego i niezdolnego do ucieczek chlora. Ładna ta wasza komenda, taka niezbyt nowoczesna odezwał się Czarny. Ty się lepiej skup na waszym uciekinierze. Powiedział rozbawiony aspirant Krzywiecki. Nie wkurwiaj mnie krzywy, to ty zapewniałeś, że to pijak co ledwo na nogach stoi. Bo tak jest. I dlatego ta cała sytuacja jest jeszcze śmieszniejsza. To kogo wy tam łapiecie w tym bytomcu? Emerytów czy przedszkolaków? Roześmiał się w głos jako jedyny. Jego rozbawienie nie trwało zbyt długo, bo zadzwonił do niego telefon. Co tam olo? Odebrał. No siema, macie dzisiaj jakąś swoją akcję? Zapytał Olo, lekko sapiąc. My zawsze jesteśmy na akcji, odpowiedział dumnie krzywy. A spierdalał wam ktoś? Dopytywał dzielnicowy Olo. Być może, rzucił aspirant tajemniczo i spojrzał na czarnego. Pan tajemniczy się znalazł, stwierdził Olo, którego zirytowała już postawa kolegi. Powiem tak. Ma miacka draka na radiowozie. Na nasz widok spierdalał, ile sił w nogach, ale wiadomo, jak to z nim. Z rana ma więcej promili w sobie niż ja po tygodniowym chlaniu. Jak to wasza sprawka, to przyjeżdżajcie. Jak nie, puszczam gościa, bo w systemie jest czysty. Zaraz będę, odpowiedział Krzywy i spojrzał na przyjezdnych policjantów z drwiną w oczach. To wam dzielnicowy pokazał, jak się u nas pracuje. Dogryzł im, nie potrafiąc się powstrzymać. Jacek Drak nie miał pojęcia, co go czeka. Właśnie jechało po niego trzech wściekłych kryminalnych. Panie władzo, ale o co się rozchodzi? Przecież ja czysty jak uza jestem, sam pan władza widział. Zapytał, siedząc z tyłu radiowozu. To po chuj spierdalałeś? Zapytał Olo. Ja? Spierdalałem? Jak boga kocham, złapał się za klatkę piersiową z kutymi rękami. Panie władzo, ja się zmieniłem. Ja teraz codziennie rano biegam, żeby dbać o zdrowie. Olo niemal zakrztusił się kawą, zakupioną na pobliskiej stacji benzynowej. <grym>, ty to się lepiej już nie odzywaj, skwitował. Faktycznie była jakaś zmiana w zachowaniu draka. Nigdy wcześniej osiedlowy pijaczek nie uciekał przed policją. Zawsze z uśmiechem na twarzy z nimi rozmawiał, a nawet przyjmował mandaty za spożywanie. Nigdy też nie był tak hardy jak dziś. Nawet błysk w oku miał inny. Olo rozparł się wygodnie na fotelu. Ale to nie mój problem. Niech się martwią ci zbytomca. Pomyślał i odpalił na telefonie Angry Birds. Jakoś dziesięć minut wcześniej ubawiony krzywy wysłał mu sms, że drak uciekł kryminalnym zbytomca. Po pięciu minutach czarny i pozostali byli już na miejscu. Drak poruszył się nerwowo na ich widok, bo to właśnie tych policjantów zobaczył przez wizjer w domu. E tam, uspokoił się jednak zaraz. Jeden dinozaur i dwóch szczylów. Poradzi sobie z nimi. Nagle drzwi do radiowozu otworzyły się z impetem, a jeden z młodych policjantów, ten z gęstą, choć krótką brodą, czarnymi włosami i zębami bielszymi od mleka, nachylił się do samochodu, złapał draka za szyję i dosłownie wyrwał z siedzenia, po czym rzucił na ziemię i przygniótł swoim ciężarem. Uciekać ci się zachciało? Zapytał czarny, a w jego oczach kipiały złość i nieokrzesanie. Jacek Drak natychmiast zapomniał o swoich planach. Przyznam się do wszystkiego, krzyknął, ale jak mi wiebiesz, to zamilknę na amen. Czarny zatrzymał pięść w połowie drogi. Ty cwaniaczku, powiedział, po czym nachylił się w jego stronę i wyszeptał. Masz dwadzieścia minut, żeby wszystko wyśpiewać tamtym policjantom. W innym przypadku zajmę się tobą raz a dobrze. Wyraz twarzy czarnego mógł przerazić. Życzyński i Kaniecki podnieśli zatrzymanego i zaprowadzili do radiowozu. Czarny wstał z ziemi i z uśmiechem podszedł do dzielnicowego. "Dzięki panowie." powiedział i wyciągnął rękę na przywitanie. "Dobre to było." dzielnicowy odwzajemnił uścisk. Czarny za pośrednictwem krzywego dostał od policjanta wiadomość, że Drak udaje hardego i ponoć tym razem nie zamierza się do niczego przyznawać. Doskonale znał takich pijaczków. Wiedział, że są hardzi do pierwszego, mocniejszego starcia i, jak się okazało, miał rację. Oczywiście nie zamierzał nikogo bić. Przy tak doświadczonych chlorach każdy cios mógł okazać się śmiertelnym. Zniszczone alkoholem organy mogły pęknąć w każdej chwili. Po dziesięciu minutach Jacek Drak przyznał się do wszystkich włamów, jakie zrobił u nich przez ostatni miesiąc. Teraz wystarczyło przelać jego słowa na protokół przesłuchania podejrzanego, co zamierzali zrobić już u siebie w komendzie. Życzyński skinął głową w stronę Czarnego, a ten po chwili wszedł do radiowozu. Drak drgnął nieznacznie, ale policjant nawet na niego nie spojrzał. Jechali w ciszy przez godzinę i czarny był przekonany, że Drak w tym czasie zdążył przerobić w głowie niezliczone scenariusze przesłuchania. Zapewne kilka razy przyznał się w nich do zarzucanych mu czynów, kilka razy zaprzeczył, a raz nawet poszedł z nimi na współpracę godną świadka koronnego. Cisza dla takich ludzi jak Jacek Drak bywała zabójcza, a na pewno wyniszczająca. Gdy dojeżdżali do macierzystej komendy, we wnętrzu samochodu rozbrzmiał telefon Czarnego. Oho. Naczelniczek skwitował krótko i odebrał. Jasne, jedziemy. Odpowiedział po chwili, tak jakby zupełnie zapomniał o tym, że wracali z zatrzymanym. Co się urodziło? zapytał Kaniecki. Mamy rozszerzone samobójstwo, objaśnił czarny nad wyraz zimnym tonem. Pozostali policjanci spojrzeli na niego z zaskoczeniem. Przecież taka wiadomość nie mogła wpłynąć na czarnego aż tak. Śmierć i makabryczne wypadki były dla niego tematem do żartów i kpin, a teraz wyglądał jakby zobaczył pierwszego trupa w życiu. Do momentu przybycia na miejsce, Czarny nie odezwał się do nikogo ani słowem. W ciszy oczekiwał na to, co ujrzy w mieszkaniu Alicji Drabinowskiej. Jako jedyny wiedział, co go czeka. Naczelnik dość szczegółowo streścił mu informację przekazaną przez dyżurnego jednostki, ale Czarny nie przekazał jej innym policjantom. Nadal miał nadzieję, że to kolejny wybryk jego zmęczonej już służbą głowy. Na miejscu nie było jeszcze żadnego umundurowanego patrolu, a więc byli pierwsi. Przed klatką schodową ujrzał młodą kobietę, która siedziała na drewnianej ławce i płakała. Na twarzy miała rozmazany tusz i fluid, a więc musiała płakać od kilku dobrych minut. Przy niej stały jeszcze dwie młode kobiety, które wyglądały, jakby próbowały ją pocieszyć. Dzień dobry, mieszkanie numer 6. Zapytał służbiście, prezentując policyjną odznakę. W tej sytuacji konwenanse były zbędne. Kobieta pokiwała głową, po czym skryła twarz w dłoniach. O chuj, powiedział czarny, gdy weszli do środka. Makabra, jaką zastali, poruszyła nawet lodowate serce czarnego. Zwłaszcza, że w jednym z trupów rozpoznał... Nagle poczuł nieprzyjemne pieczenie w okolicach Uda, jakby jego telefon miał wybuchnąć. Doskonale wiedział, co musiał zrobić, nawet jeśli jego partnerzy nie poprą tego pomysłu. Rozdział dziewiąty. Czuł się bezradnie. Nikt nie odbierał od niego telefonu, nawet bandura, o którym pomyślał przed chwilą. Były naczelnik Wydziału Kryminalnego był już na emeryturze i zapewne miał sporo wolnego czasu, a Markowi przydałaby się pomoc. Może i niepotrzebnie panikował, ale coś w środku podpowiadało mu, że powinien jak najszybciej znaleźć Michała. Już sprawdził jego mieszkanie. Nadal było zamknięte. A stara papiakowa stwierdziła, że nikogo dzisiaj nie widziała. Uwierzył jej, bo przecież to stare babsko. Siedziało w domu całymi dniami i nasłuchiwało. A jak nie nasłuchiwało, to sterczało w oknie i komentowało pod nosem każde przejście znajomej osoby. Nieznajomej też, ale wtedy miała mniejsze pole do popisu. Ograniczała się jedynie do jej ubioru, fryzury czy chociażby sposobu poruszania się. No nic, teraz pojedzie pod swój dawny adres. Przecież Michał nie miał pojęcia, że z Amelią wynajęli to mieszkanie obcej rodzinie. A sami wynieśli się do Niemiec. Nie chcieli go martwić. Wspólnie postanowili, że powiedzą mu o tym pierwszego dnia jego wolności. Pewnie Michał właśnie siedzi na schodach ich starej klatki schodowej i zastanawia się, dlaczego pod wycieraczką z napisem Welcome nie ma już klucza do ich mieszkania. A może nawet nie było już tej wycieraczki. Niby trzy miesiące to niewiele. Ale brat mógł czuć się skołowany lub co najmniej samotny. Z pewnością liczył na huczne powitanie. Marek poczuł złość przede wszystkim na siebie, bo mógł wyjechać z Niemiec z samego rana i nawet jeśli ślęczałby pod aresztem kilka godzin, to chociaż przytuliłby na powitanie własnego brata, który przecież postanowił tak mocno poświęcić się dla niego i całej rodziny, że wziął na siebie kilka wyroków. Jeszcze nie było wiadomo, które się utrzymają, a które z uwagi na niedostateczne dowody upadną, ale jego czyn i tak zaliczał się do tych bohaterskich. Marek zapiął pasy, przekręcił kluczyk w stacyjce i już miał ruszać, gdy w samochodzie rozległ się dźwięk telefonu. Pośpiesznie chwycił za aparat, zerknął na ekran i się rozczarował. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki.